TVG9, indeks Claudiego, czyli tendencyjny przegląd legend i życiorysów. O, jak obie gwiazdy opozycji, czyli Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Gwiazdy, no prawdziwe gwiazdy, prawdziwe ikony Solidarności, które przez pewien czas próbowano wymazać, znaczy nie tylko usunąć z polityki, z życia publicznego, ale nawet wymazać z historii najnowszej, chociaż no, odegrali istotną rolę, zwłaszcza pan Andrzej, który był przez pewien czas wiceprzewodniczącym Solidarności, ale no, przez długi czas byli zapomniani. A to no, naprawdę wspaniali ludzie. I no, jak do tej pory mówiłem o upadłych legendach, albo no, legendach, które tam twarz zachowały, ale no, powiedzmy z mocno porosowanymi pancerzami wyszły z tego wszystkiego, no to tu mamy postaci no bardzo, bardzo sympatyczne i no tak można powiedzieć, że nieskazitelne. No co do pani Joanny, to może wielu ma jej za złe, że reagowała często neurotycznie, zwłaszcza na różne propozycje, do których pan Andrzej został wciągany i czasem być może przesadzała, może przez to nie wsparli jakichś sensownych akcji, ale przede wszystkim, tak z perspektywy widzę, że przede wszystkim była tą główną osobą, dzięki której no, pan Andrzej nie został nigdy wciągnięty w jakieś większe gówno. Po Magdalence i okrągłym stole państwo Gwiazdowie nadal zdecydowanie pozostawali poza układem. No nawet swoje pismo, które wydawali, nazwali właśnie poza układem. I no przez długi czas byli no zupełnie na aucie, jak mówiłem, nie tylko z polityki, z życia publicznego usunięci, ale no jakby wymazani z kart historii. No ale jednak to się do końca nie udało, jednak Polacy sobie o nich i o no, pani Walentynowicz też przypomnieli. I no w pewnym momencie jakby postanowili przestać być outsiderami i postanowili no tak zdecydowanie poprzeć PiS. No ja tam pamiętam, długo dyskutowałem z panem Andrzejem, jak go tam gdzieś spotkałem. No co pan robi na stare lata, jakby no chce pan to zniszczyć. To wszystko, co zrobił pan do tej pory, właśnie pozostawając poza wszelkim brudem, a on no stwierdził, że jednak no trzeba się włączyć w to. No i po jakimś czasie i mnie no przekonał, że no, no w tej chwili PiS jest właśnie tą partią, którą no mimo różnych wad to trzeba poprzeć i jest no jedyną taką partią. No zresztą może przypomnę fragment swojego wywiadu z panem Andrzejem. Z panem Andrzejem, który jest naprawdę wspaniałą ikoną Solidarności, wspaniałą postacią w historii najnowszej, w najnowszej historii Polski. Wspólnie ze swoją towarzyszką życia, żoną Joanną Dudą Gwiazdą.
PiS jest jedyną partią, która rzeczywiście reprezentuje interes społeczny. Jest to jedyna partia lansująca patriotyzm. A zanik patriotyzmu powoduje, że takie społeczeństwo, taki naród ulega destrukcji. Tak. A co z polityką zagraniczną? Chyba też jedyna partia z tych liczących się... 80% Polaków jesteśmy w Unii. Czyli w zasadzie mamy bardzo niewiele, możemy zrobić. Mamy się dostosowywać do dyrektyw, a nie myśleć. No niestety. No i tutaj, no jesteśmy w zasadzie z bardzo małą, mamy margines, przestrzeń działania. No przede wszystkim, czego Unia nam nie pozwala, to odbudowanie jej gospodarki. Bo w tej sytuacji... Ale co, wracając do PiS-u, czyli PiS jest tą partią, która tą przestrzeń, ten margines najlepiej wykorzystać potrafi, tak? PiS jest, można powiedzieć, jedyną partią, która daje szansę na odbudowę Polski. Ale czy jednak nie powinniśmy albo walczyć o zmianę polityki unijnej, albo ewentualnie myśleć o, może nie od razu, ale wystąpieniu też kiedyś z tej organizacji, kiedy zupełnie nam przyblokuje. Trzeba też oddać sprawiedliwość partii rządzącej obecnie, że dzięki nieudolności tej partii nie udało jej się zrealizować swoich podstawowych zamierzeń, co daje nam szansę, prawda? Nie jesteśmy świeżo. Tak. Chociaż.